Cześć. Witam w odcinku o winie z Pędów Sosny. Wino stoi już miesiąc czasu, przestało pracować. Jak widać, ciśnienie w butli jeszcze jest, ale to już nie za bardzo pracuje. Osadu wytrąciło się dość sporo. Tak jak widać. I przypomnę, syropu mieliśmy tutaj 2,5 litra, dodałem 5 litrów wody i drożdże Aromatic Wine Complex. Brakuje nam tutaj, bo to nastaw 10-litrowy, 2,5 litra. Ja przygotowałem już sobie wiadro, do którego będę zlewał to wino z syropem cukrowym. Pamiętać należy oczywiście o tym, że bo już dodaję cukier 1 kg. 1 kg dlatego, że mieliśmy 19 Belgię, to około 10%. Drożdże mamy na 16, więc spokojnie jeszcze 1 kg cukru można dodać. No i jeśli brakuje nam 2,5 litra do 10 litrów i dodam 1 kg cukru, a pamiętać należy, że 1 kg cukru to około 0,6 litra. Jeśli chodzi o objętość po rozpuszczeniu. Tak więc trzeba to uwzględnić w obliczeniach. Ok, no wino zlewam. Posmakuję. Zobaczymy, co ono warte. No to może się nie napiję z tego kieliszka już. Dobra, jest nowe szkło, trochę większe. W razie czego będzie więcej szkła. No i wino zlane, osadu sporo zostało, butla do mycia. I teraz co mogę o tym powiedzieć? No tutaj ta część wina u góry oczywiście już jest ładnie skarowana. O zapachu wyczuwalna żywica. Ale no oczywiście nie tak intensywnie jak wcześniej. Jeśli chodzi o smak, smak bardzo wyraźnie czuć ten posmak żywicy. Natomiast wydaje się być wino słodkie i jednocześnie wytrawne. No, potem może gadam, ale na początku czuć słodycz, a później wytrawny. Inaczej się wino prezentuje jak każde inne. Jest nawet takie jakby lekko gęstawe, nie jest takie rzadkie. Widać taką oleistość w tym winie. Tak jakby właśnie tego cukru dużo zawierało. A jednak jest wytrawne. Czuć alkohol oczywiście. Ale nie powinno być go tutaj więcej niż 10%, jak wspominałem. Dobra, ja tymczasem, bo to ma być taki krótki
filmik kontrolny. Lecę umyć butlę i przeleję wino, zaraz wracam. Wino przelewam. Standardowo. I wino jest przelane. Jeszcze oczywiście tylko rurka ze świeżą wodą i wata, żeby jakieś tutaj latające sobieki się nie dostały. No i w tym odcinku to tyle. Do zobaczenia. Cześć.